Od 1 października zespół szpitali miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 będzie świadczył usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 danego dnia do 8 dnia następnego oraz w soboty i niedzielę, a także inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 danego dnia do 8 dnia następnego. Miejscem realizacji świadczeń będzie parter budynku poradni przyszpitalnych, pawilon numer 5 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Jeżeli tu pacjent przyjdzie i okaże się, że nie ma, tylko ma iniekcję, ale problem jest poważniejszy, może zaraz trafić 2 metry dalej, jest izba przyjęć. Jeżeli coś się dzieje, to ma pełną grupę specjalistów, ma tomograf, ma rezonans, możliwości pełną diagnostykę. Czyli nie tylko prosta iniekcja, ale pełna opieka specjalistów wszystkich branż. To jest budynek poradni, poradnie, które są czynne rano, wieczorem i w nocy będą w tych pokojach świadczenia nocnej i świątecznej pomocy. Specjalnie oddzieliliśmy to od izby przyjęć, bowiem na izbę przyjęć powinny trafiać przypadki w stanie zagrożenia życia, a gdyby tam był tłum pacjentów, który przyszedł z gorączką 37, to ten pacjent miałby kłopoty z dostaniem się do lekarza, z weryfikacją kolejności przyjęć i z jakby szybkim udzieleniem pomocy. Więc równocześnie apel do mieszkańców, żeby z takimi trochę pogorszenie stanu zdrowia, nagła grypa, ból gardła, żeby z tym wszystkim nie trafiali na izbę przyjęć, tylko do nocnej świątecznej pomocy, wejście od ulicy Strzelców. Pacjent ma wybór dwóch miejsc. Jeżeli on ocenia siebie, że jest bardzo źle, no to idzie na izbę przyjęć, ale jak czuje, że to jest po prostu schorzenie, z którym poszedłby do lekarza rodzinnego, no to przyjdzie tu. To jest odrębny zespół lekarski, będzie zespół lekarzy ogólnych dla dorosłych i pediatra. Trzeba powiedzieć, dlaczego myśmy tą zmianę wprowadzili, czemu ona była. Rzeczywiście były uwagi dyrektorów, że świadczenia nocnej pomocy lekarskiej wykonywały podmioty oddalone od szpitala, które w większości pacjenci nie trafiali do tych świadczeń, tylko trafiali na izbę przyjęć. Czyli ciężary finansowe to były albo na SOR, albo na izbę przyjęć. To był taki pomysł, żeby główne sieciowe szpitale objęły to. Czyli dla pacjentów oprócz miejsca organizowania tego nic się nie zmieni. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Więcej informacji na temat nocnej i świątecznej pomocy na www.zsm.com.pl.